Cześć, siemanko, Mroczna Armio, witam was serdecznie w kolejnym wydaniu Mister News. Na początku będę wdzięczny za pozostawienie łapki, subskrypcji, jeżeli jesteście nowymi użytkownikami, no i komentarza na końcu z przemyśleniami dotyczącymi odcinka. No i lecimy z kolejnym materiałem. A w dzisiejszym wydaniu. Syreny. Czy naprawdę istnieją? Tajemnicza kula na wybrzeżach Japonii. UFO w Polsce, zarejestrowane na kamerze termowizyjnej. Na koniec, kilka krótkich newsów paranormalnych. Newsy zaczynamy od bardzo intrygującego na pierwszy rzut oka nagrania z kamery GoPro, która została umieszczona na jednej z płetw rekina. Na filmiku widzimy, jak grupa studentów postanawia zrobić eksperyment i przyczepić kamerę do płetwy zwierzęcia pływającego w głębokich wodach mórz i oceanów. Jak się okazuje, około 80% wód nie zostało jeszcze zbadane przez człowieka i pozostaje wielką tajemnicą. W dalszej części nagrania widać przepływającą wokół kamery postać. Postać, która do złudzenia przypomina znane nam z bajek, filmów, książek i przeróżnych opowieści syreny. Dokładnie widać wyodrębniający się ogon połączony z tułowiem, ręce i długie włosy. I choć nagranie wygląda bardzo realistycznie, nie twierdzimy oczywiście, że jest prawdziwe. Istnieje bowiem wiele przesłanek ku temu, że mimo dobrej realizacji, nie może być prawdziwe. Po pierwsze, zastanawia fakt, w jaki sposób grupa studentów miałaby odzyskać kamerę. O ile nie był to jakiś wytresowany rekin, który wraca do swojego pana, to raczej ponowne złowienie tej samej ryby chyba nie jest aż takie prawdopodobne. Nawet jeśli założymy, że ryba bądź kamera była wyposażona w nadajnik GPS. Druga sprawa to końcówka nagrania, która jest kolejną wskazówką fejku. W ostatnich sekundach nagrania obiektyw kamery wędruje lekko w górę, jakby śledził poczynania rzekomej syreny. O ile rekin nie został wyszkolony w tajnikach operowania kamerą, to raczej nie byłoby to dla niego wykonalne. Po trzecie, nawet jeśli przyjmiemy, że nagranie jest prawdziwe, wielu użytkowników w komentarzach twierdzi, że są nawet takie rodzaje sportów uprawianych przez niektórych ludzi, którzy zakładają imitację syreniego ogona i startują w specjalnych zawodach pływackich. No i w końcu, na nagraniu widać coś w rodzaju bąbelków, wydobywających się z ust istoty, co wskazywać mogłoby na to, że ta oddycha. Jeśli syreny musiałyby co jakiś czas zaczerpywać tlenu, to spotkania z nimi byłyby na pewno znacznie częstsze. Zostajmy jeszcze chwilę przy temacie syren. Na pewno słyszeliście o 300-letniej mumii syreny, która miała zapewniać nieśmiertelność. Nie? A może nawet lepiej. Naukowcy rozwikłali jej tajemnicę. 30-centymetrowe stworzenie zostało rzekomo złapane u wybrzeży japońskiej wyspy Shikoku pomiędzy 1736 a 1741 rokiem. Miejscowi czcili syrenę przez lata, wierząc, że gwarantuje ona nieśmiertelność każdemu, kto spróbuje jej mięsa. Za pomocą tomografu komputerowego naukowcy dowiedzieli się, czym jest tajemnicze stworzenie. Stworzenie, które wygląda jak hybryda małpy i syreny. Przez 40 lat było przechowywane w południowej Japonii, w świątyni Enjun, zbudowanej w 838 roku. Ma owłosioną głowę, zęby i 5 palców u każdej dłoni, którymi w niesamowitym geście przypominającym krzyk obejmuje twarz. Dolną połowę ciała, zakończoną rybim ogonem, pokrywają łuski. Do niedawna nikt nie wiedział, czym dokładnie była mumia, ani w jaki sposób trafiła do świątyni Enjun w prefekturze Okayama. Przez dziesiątki lat 30-centymetrowe ciało spoczywało w świątyni. Główny kapłan Kozen Kuida powiedział japońskiej gazecie The Asahi Shimbun, że czczono je w nadziei, że pomoże odeprzeć pandemię koronawirusa. Badacze z Kurashiki University of Science and Arts postanowili raz na zawsze ustalić, jakie zwierzę znajduje się pod zmumifikowanymi szczątkami. Wyniki trwających 12 miesięcy badań ogłoszono w zeszłym tygodniu. Na podstawie przeprowadzonej analizy i historii tworzenia mumii w Japonii
możemy jedynie stwierdzić, że mumia Syreny została prawdopodobnie stworzona przez człowieka, powiedział Takafumi Kato, paleontolog pracujący przy projekcie. Przed badaniami spekulowano, że mumia mogła być małpą, której ciało sklejono z ogonem ryby. Używając tomografu komputerowego, Kato wraz z innymi badaczami odkryli, że mumia była w rzeczywistości wykonana z papieru, tkaniny i bawełny. Zdjęcia rentgenowskie wykazały, że brakowało jej głównych kości szkieletowych, takich jak kręgosłup, czaszka i żebra. Dolna część ciała zawierała ości ryby, pozyskane prawdopodobnie z ogona lub płetwy grzbietowej. Szczęka i zęby mumii pochodziły od mięsożernej ryby, podczas gdy ramiona, barki, szyja i policzki pokryte zostały skórą ryby z gatunku rozdymkowatych. Mumie Syren znajdowano w całej Japonii. Artefakty te wytwarzano w okresie Edo, od 1603 do 1868, podczas którego szalały zakaźne choroby, przede wszystkim ospa i odra. Wierzono, że zobaczenie tych rzadkich stworzeń przynosi szczęście. Z tematu Syren zbaczamy, ale pozostajemy w klimatach morskich. Morze w Japonii wyrzuciło na brzeg tajemniczą kulę. Przez jakiś czas zajmowało się nią wojsko. Teraz została usunięta, a naukowcy zdradzili jej tajemnicę. I to, czym może być. W Japonii zabrano z plaży kulę, którą ocean wyrzucił na brzeg. Naukowiec ze Szkocji nie ukrywa zaskoczenia, że przez kilka dni lokalne władze nie poinformowały, czym jest tajemniczy przedmiot. Na japońskiej plaży, znajdującej się niedaleko miasta Hamamatsu, ocean wyrzucił na brzeg metalową kulę o średnicy 1,5 metra. Na plaży znajdującym się niedaleko miasta Hamamatsu przybili funkcjonariusze i ogrodzili teren wokół kuli. Przeprowadzono także badania, które miały wykazać, czym właściwie jest obiekt. Na początku eksperci podejrzewali, że kula może być miną. W czwartek kula została usunięta z plaży. Lokalne media pokazały zdjęcia ciężkiego sprzętu, który pojawił się na miejscu, by podnieść przedmiot. Lokalne władze w Hamamatsu poinformowały, że będzie ona przechowywana przez pewien czas, a następnie usunięta. Jednocześnie w internecie trwały spekulacje na temat tego, czym jest tajemniczy przedmiot. W komentarzach pojawiały się głosy, że to jajo Godzilli, boja cumownicza lub przedmiot z kosmosu. Po przeprowadzeniu analizy z wykorzystaniem rentgenu okazało się, że przedmiot jest pusty w środku i nie stanowi zagrożenia. Myślę, że wszyscy w mieście Hamamatsu byli zaniepokojeni i ciekawi, o co chodzi, ale czuję ulgę, że prace się zakończyły, powiedział japońskim medium jeden z lokalnych urzędników. Oceanograf ze Szkocji, profesor Mark Inal, powiedział, że od razu wiedział, czym jest przedmiot. Jest bardzo charakterystyczny. Używany, aby utrzymywać przyrządy pływające w oceanie, wyjaśnił. Dodał, że podobne kule pojawiają się również na szkockim wybrzeżu. Przyznał, że był zaskoczony, że metalowa kula nie została zidentyfikowana szybciej. Jednocześnie był świadomy, że mieszkańcy Japonii mogli nie wiedzieć, czym jest. Można by ją pomylić z miną z czasów II wojny światowej, ale te miałyby wystające kolce, powiedział. Dodał, że kule mogą unosić się w oceanie przez dziesięciolecia i mogą stracić swoje oznaczenia i zardzewieć. Pojawia się coraz więcej informacji na temat UFO z całego świata. Polacy nie gęsi i swoje UFO również chcą mieć. O co chodzi z UFO zarejestrowanym kamerą termowizyjną pod miejscowością Brzeg? Wideo UFO pod brzegiem pojawiło się na kanale Fundacji Nautilus na YouTube, badającej przypadki niezidentyfikowanych obiektów latających w Polsce. W opisie filmu czytamy, że sytuacja miała miejsce w poniedziałek 20 lutego, około godziny 20:40. Dwóch myśliwych wybrało się na polowanie do lasu pod brzegiem w rejonie Przylesia. Mieli już wracać, gdy jeden z nich postanowił rozejrzeć się po okolicy z pomocą kamery termowizyjnej. Taka kamera wychwytuje ciepło emitowane m.in. przez zwierzęta, dzięki czemu myśliwi mogą je dostrzec w spowitym mrokiem lesie. Myśliwi zauważyli sarny, a także dziwny obiekt w kształcie dysku, który stał przy dwóch drzewach. Jego średnicę oszacowali na około 3 metry. Obraz z kamery termowizyjnej wskazywał na to, że UFO pod brzegiem emituje sporo ciepła. Na tyle dużo, że ogrzewało pnie pobliskich drzew. Obiekt miał też wydawać niski, buczący dźwięk. Myśliwi uwiecznili dziwny dysk na dwóch nagraniach, a potem postanowili odjechać. Jak czytam w opisie filmu,
nie mieli ochoty mieć kłopotów. Z ich relacji wynika też, że wyjeżdżając z lasu, minęli się z policyjnym radiowozem. Fundacja Nautilus zamieściła też film, na którym widać miejsce rzekomego lądowania UFO pod brzegiem za dnia. Nie widać na nim żadnych śladów obecności obiektu. Za komentowanie sprawy wzięli się również eksperci i specjaliści od spraw bezpieczeństwa. Informacje o dziwnym obiekcie zarejestrowanym w lasach pod brzegiem zamieścił serwis Geek Week. Zwrócił się też o opinię na temat nagrania do eksperta. Marcin Samsel, specjalista do spraw bezpieczeństwa, ocenił, że UFO pod brzegiem, o ile nagranie jest prawdziwe, to najpewniej wojskowy dron. Nie wykluczył, że jest to dron szpiegowski. Przy czym nie wskazano, czy może to być dron należący do Wojska Polskiego, czy też innej armii. Dodajmy, że na terenie województwa opolskiego w przeszłości obserwowano niezidentyfikowane obiekty latające. 10 lat temu na zachodzie województwa para policjantów na patrolu śledziła świetlisty obiekt na nocnym niebie przez kilkanaście kilometrów. W sieci był też film, ale potem z niej zniknął. W internecie są też relacje z obserwacji dziwnych zjawisk w rejonie jeziora Otmuchowskiego z 2008 roku oraz Dańca z 1997. Ich podstawowym mankamentem, jak to często ma miejsce w przypadku relacji o UFO, jest fakt, że brakuje im wiarygodnych materiałów wideo albo zdjęć. Nie sposób więc powiedzieć, czy nie są to czyjeś urojenia albo żarty. Ekspert cytowany przez Geek Week zwraca jednak uwagę na fakt, iż na niebie mamy teraz sporo dronów, więc i zaskakujących obserwacji może nie brakować. Choćby z racji konfliktu, który trwa na terenie Ukrainy. A wspomniany serwis przypomina, że podobne obiekty jak ten z podbrzegu jakiś czas temu były zestrzelone przez amerykańskie myśliwce nad terenem USA i Kanady. Jak się później okazało, wystarczyło zlokalizować miejsce i się do niego udać, aby okazało się, że sprawa jest nieco bardziej prozaiczna, niż mogłoby się nam wydawać. Sprawą zajęli się panowie z UFO Alarm, którzy swoje dochodzenia i wnioski przedstawili w jednym z materiałów na swoim kanale, do którego serdecznie zapraszamy. A na koniec kilka szybkich, paranormalnych newsów. Pamiętacie, jak jakiś czas temu w jednym z poprzednich wydań Mystery News wspominaliśmy wam o najbardziej nawiedzonym hotelu w Anglii? Seth wraz z DJ-em Palisadem postanowili do niego pojechać i sprawdzić, co w trawie piszczy. Efekty pobytu oraz doświadczenia zapewne już niedługo będzie można zobaczyć na ich kanałach. Na jednej z grup paranormalnych użytkownik Christian umieścił jakiś czas temu nagranie z cukierni, w której nadal pracuje. Na nagraniach widać, jak naczynia ustawione na ladzie samoistnie się przesuwają, spadają na ziemię i tłuką się. Nawet jedna z szyb witryny, za którą znajdują się produkty, pęka i rozsypuje się w drobny mak. Wszystko to nierzadko na oczach klientów i pracowników cukierni. Oto komentarz autora. Po śmierci osób zakładających cukiernię dochodziło do wielu różnych dziwnych wydarzeń. Niestety nie wszystko nagrane, ale myślę, że chociaż tyle wystarczy. Co sądzicie? Zaznaczę, że nikomu w mojej firmie nie chciałoby się preparować takich rzeczy i być stratnym dla jednego filmiku. Potrafi stać na przykład 10 koszy z ciastem i nagle 3 z nich z góry lądują na ziemi, jakby ktoś je wziął, podniósł i rzucił. Jeśli ktoś z tej cukierni ogląda Mystery Hunters, prosimy o namiary. Wpadniemy na ciastko. Już za niewiele ponad 2 tygodnie premiera filmu Egzorcysta papieża z Russellem Crowe'em w roli głównej. Oparty na prawdziwych wspomnieniach film Egzorcysta papieża w reżyserii Giuliusa Averiego opowie o legendarnym włoskim księdzu Gabrielu Amorf. Amorf przeprowadzał egzorcyzmy dla Watykanu. Zmarł w 2016 roku, lecz pozostawił po sobie mnóstwo dodatkowych relacji z egzorcyzmów na całym świecie. Produkcja jest realizowana na podstawie książki autorstwa Gabriela Amorfa. W Polsce ukazała się pod tytułem Wyznania egzorcysty. Na dzisiaj to wszystko. Zostawcie po sobie komentarz, lajka i subskrypcję, jeżeli oczywiście jesteście nowymi użytkownikami. Na dzisiaj to wszystko, a my widzimy się w kolejnym wydaniu Mystery News. Do zobaczenia. Kochanie, wybrałem piosenkę do naszego pierwszego tańca na weselu. Chcesz posłuchać? Dobra.
Lecimy. Zobacz, najważniejsze jest tylko to, że jebłem babę na pasach. Jebłem babę na pasach. Jebłem babę na pasach. Na pasach jebłem babę.